Przewodniczący, Szanownych Państwa, następnie chcę podziękować Panu Przewodniczącemu za te piękne życzenia, które tutaj przed momentem złożył, za wspomnienie o moim patronie, święta Wyboru. Jestem zaszczycony, że mogę się dzisiaj spotkać z Państwem w tym miejscu. Wierzchosławca, wsi, w której urodził się Wincenty Witos, wielki Polak, patriota, mąż stanu, trzykrotny premier II Rzeczypospolitej, a przede wszystkim twórca i ojciec ruchu tego prawdziwego. Opartego na wartości. Bóg, honor i ojczyzna. To tu, w Wierzchosławicach, Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku. Tak jak mówił Pan Przewodniczący, 141 lat temu. I prowadząc ruch ludowy, prowadząc polskich chłopów do wolnej Polski, był jednym z najgorętszych w związku z tym obrońców Rzeczypospolitej. Bo to za jego wezwanie 1920 roku, kiedy był premier i wiceprzewodniczącym Ruchu Obrony Polski. Polscy chłopi stanęli ramię w ramię i swoją pierwszą obronili ojczyznę przed sowieckim najeźdźcem. O których oni mówili, stanęli dzielnie w okresie II wojny światowej do obrony ojczyzny, walcząc z armii krajowej, walcząc w batalionach polskich i znów jeszcze wrócili do ojczyzny. A potem, kiedy wojna się skończyła, wielu z nich bronił nadal Polski, polskiej suwerenności, pozostając w oddziałach bojowych. Jako żołnierze niezłomni i znów dawał dla mnie na chwilę ojczyzny. A inni przedstawiciele prawdziwego ruchu ludowego podjęli ostatnią dramatyczną próbę ratowania ojczyzny, ratowania suwerenności i niepodległości Polski, stając obok Stanisława Mikołajczyka w wielkim ruchu ludowym, który próbował doprowadzić nas do wolności, mimo obecności sowieckiego najeźdźcy. Dla wielu z nich skończyło się to tragicznie. Dziś spadkobiercą tamtej prawdziwej ludowej tradycji jest Solidarność Rolników, która powstała w 80 roku, kiedy polski chłopiec po ruchu Solidarności Rolniczej, który poruszył cały naród, także stanęli, jak zawsze, dzielni i odważni, żeby reprezentować swoje sprawy, żeby reprezentować interes polskich rolników, tej niezwykle ważnej części polskiego społeczeństwa. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu, Panu Senatorowi Jerzemu Kuścikowskiemu za to zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, za to, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem, że mogę stanąć przed Państwem jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeczypospolitej.
miejsca chcę przekazać wyrazy szacunku wszystkim polskim rolnikom, synom polskiej ziemi. I chcę im obiecać, że będę głosował, jeżeli Polacy mnie wybiorą, nową prezydenturę. To będzie prezydenta. To będzie znów prezydentura ukierunkowana na sprawy społeczne. To będzie prezydentura, która będzie kontynuowała wizję polityczną mojego prezydenta i prezydenta, który uwielbił orędowanie polskich rolników. I tych, którzy zostali poszczególni. Prezydenta Rzeczypospolitej profesora Lecha Kaczyńskiego. Jako Polak. Ale dziś polscy rolnicy, polscy chłopi nie mają prezydenta, który byłby orędownikiem ich spraw. Bo gdzież jest pan prezydent Bronisław Komorowski, kiedy toczy się walka o wyrównanie dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej dla polskich rolników? Gdzie jest, kiedy walczą o solidarność rolników indywidualnych, kiedy walczą o to parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości na czele z wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, moim kolegą, panem marszałkiem Januszem Wojciechowskim? Gdzie jest pan prezydent? Czy tam nie ma głos? Ja takiego głosu nie słyszałem. Gdzie jest głos prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie embarga rosyjskiego i rekompensat dla polskich rolników, które są im tak niezwykle potrzebne, bo na skutek tego embarga, na skutek sankcji, które zostały wprowadzone, słusznie zostały wprowadzone, cierpią dzisiaj polscy rolnicy, ale cierpią niesprawiedliwie i oczekują pomocy, oczekują wsparcia, bo sami sobie nie poradzą z tym problemem, który jest problemem państwa polskiego, a nie ich problem. I powinni otrzymać pomoc i od państwa polskiego, i od Europy. Dlaczego kredyt ekonomii nie walczy? Dlaczego nie staje się obrony? To jest moje pytanie. Kolejna sprawa, a nie agenda. Szanowni Państwo, gdzie jest głos prezydenta w sprawie kryzysu na jutro? Przecież wszyscy wiemy o tym, że ten kryzys trwa i staje się coraz głębszy już od ponad 2 lat. Spadają ceny artykułów rolnych, tych podstawowych, zboża, owoców, mięsa, zwłaszcza wieprzowiny. To wpędza wielu rolników w tragedię materialną. To stawia wielu rolników w obliczu praktycznej likwidacji ich gospodarstw. Gdzie jest jakiekolwiek wołanie o pomoc ze strony prezydenta Rzeczypospolitej? Gdzie jest istotne wsparcie ze strony polskiego rządu, który współtworzy partia mieniąca się partią Głoską? Gdzie jest to wsparcie? I kolejna sprawa. W 2016 roku, w maju, opór polską ziemią zostanie uwolniony. Nie stworzono się. Władza, w której uczestniczy Polskie Stronnictwo Ludowe mieniące się partią Głoską, nie stworzyła przez 7 lat rządu żadnej osłony dla polskiej ziemi, dla polskiego rolnika. A wszyscy doskonale wiedzą. I piszą o tym nawet sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, że odbywa się w tej chwili niekontrolowany obrót tą ziemią, że są tam olbrzymie nieprawidłowości, że jest ona kupowana przez zachodnie podmioty spekulacyjne, kupowana na podstawione osoby. Gdzie jest jakakolwiek osłona dla polskiego rolnika i dla polskiej ziemi, zwłaszcza na ziemiach zachodnich i
przez Prawo i Sprawiedliwość, przez obecnego tu na sali pana marszałka Janusza Wojciechowskiego wraz ze współpracy z Krzysztofem Jurgielem i innymi posłami. Od 2 lat leży w Sejmie i nie był jeszcze rozpatrywany. Leży w tak zwanej zamrażarce. Dlaczego? Jak to się dzieje, że nie ma ochrony dla polskiej ziemi, dla interesów polskiego rolnika, dla polskich interesów narodowych? Polski rolnik sobie sam z tym problemem nie radzi, bo dziś jest w takiej sytuacji, że go ma to nie stać. I polska ziemia przejdzie całkowicie w obce ręce. To jest dzisiaj głos rolników z województwa zachodniopomorskiego. Głos wołających na puszczy. Ja spotkałem się z tymi rolnikami w zeszłym tygodniu w Gryzycach i wysłuchałem ich wszystkich żali wylewanych na rzecz pozwolenia dzisiaj, a przede wszystkim na ich władzę. I przyjąłem ich postulaty. I chcę z tego miejsca jasno i głośno powiedzieć, że jeżeli Polacy zdecydują się, że to ja zostanę przez nich wybrany prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to w tej sprawie inicjatywa ustawodawcza zostanie przeze mnie zgłoszona natychmiast. Dlatego wszystkiego dobrego, szczęść Wam Boże.